pomniki powstały w latach 1973-76, kiedy dyrektorem naczelnym zakładu ówczesnych mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych w Płocku był Włodzimierz Kotowski. On był znanym z tego, iż był dużym orędownikiem takiej sztuki ludowej, sztuki prostej, nie jakiejś takiej ekspresyjnej. I po prostu on zadecydował, by te pomniki zostały tutaj ustawione. Pomników na terenie zakładu produkcyjnego oraz w bezpośrednich okolicach jest w sumie cztery pomniki. Dinozaur. Z czym nam się kojarzy dinozaur? Dinozaur był tak naprawdę gadem, który żył w czasach prehistorycznych. Dinozaury wyginęły, a my znajdujemy się na terenie zakładu, który przerabia ropę naftową. I można sobie zadać pytanie, skąd ta ropa naftowa się wzięła? Właśnie ropa naftowa wzięła się właśnie z tych gadów, w wyniku procesów takich jak kerogen, diageneza czy metamorfiz, które zachodzą w skorupie ziemskiej. Z szczątków organicznych takiego stworzenia, można powiedzieć gada, powstawała przez wiele tysięcy lat ropa naftowa, którą dzisiaj my wydobywamy i dzięki temu możemy tutaj pracować. W 1959 rok to ten czas, kiedy powstały historyczne decyzje, że lokalizacja zakładu wówczas wielkiego petrochemicznego będzie tutaj w Płocku. W tamtych czasach Płock był małym miastem, liczył około 30 tysięcy mieszkańców i on był bardziej zlokalizowany tutaj do obecnej Orlen Areny. Tutaj natomiast były tereny rolnicze, w związku z czym trzeba było te tereny pozyskać do budowy zakładu. I ten pomnik ma symbolizować po pierwsze, że zakład został zbudowany na terenach rolniczych, a po drugie ma być takim jakby dowodem wdzięczności ówczesnych władz tym chłopom, którzy zdecydowali się oddać tą ziemię pod budowę tego wielkiego kombinatu. Dyrektor Kotowski był zwolennikiem takiej sztuki i podczas wizyty jednego z sekretarzy do spraw odznaczeń państwowych tutaj w terenie ówczesnych zakładach mazowieckich zakładach rafineryjnych i petrochemicznych nakazał pracownikowi, który oprowadzał tutaj tego gościa, przekazać, że ten monument został odnaleziony tutaj w ziemi w wyniku prac budowlanych pod nową instalację, że nie został zbudowany tutaj, że nie jest świeży, tylko po prostu stary, załoga go odnowiła, że miało to być dowód, że na tym terenie, gdzie budowany będzie zakład, wielki zakład petrochemiczny, to znaczy w sumie już funkcjonował, również w czasach dawnych istniała ciekawa sztuka ludowa, że nie są to tereny takie typowo dziewicze. Czytałem różne wspomnienia, że był podobny do jednego z dyrektorów i pracownicy tutaj, którzy pracowali, bardzo często zakładali na czapkę tutaj monumentów takie dodatkowe wyposażenia, jakie mieliśmy tutaj w zakładach pracy, jakieś berety, czapki, nauszniki, prawda, które podobno właśnie przypominały ówczesnego jednego z dyrektorów. Ten monument był bardzo często przystrojony. Dyrektor po prostu przyjeżdżał, te czapki zdejmował, pakował do bagażnika swojego samochodu i raz na jakiś czas jechał do miejscowego tutaj sierocińca i dawał dzieciom, żeby właśnie, chociaż wiadomo, w tamtych czasach ze wszystkim były duże problemy. Cytowany już kilkakrotnie Włodzimierz Kotowski, były generalny dyrektor mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych, stwierdził, że zwłaszcza w latach 70. ta firma jest taka szara, ponura i bezbarwna. No i wpadł na pomysł właśnie, żeby postawić kilka pomników, które będą rozweselały pracowników, będą wnosiły troszeczkę innego oddechu, innego życia. I między innymi zdecydowano o budowie tego pomnika, który widać za moimi plecami. To są ptaki. No, myślę, że ówczesny dyrektor nie przypuszczał, że ta historia z ptakami będzie miała ciąg dalszy, dlatego że od 2002 roku w Orlenie zamieszkały sokoły wędrowne i firma uczestniczy w programie restytucji tego drapieżnika, tego ptaka. No, z dużymi sukcesami. 42 maluchy wylęgły się i chłopaki, i dziewczyny w naszym gnieździe na kominie elektrociepłowni od 2002 do 2015 roku. Później mieliśmy problem, no bo para się okazała już zbyt dojrzała, więc w 2016 roku daliśmy im do adopcji 3 maluchy, które wychowały i opuściły nasz teren. Rok później to był jeden maluch, a w ubiegłym roku w ogóle zdarzyła się historia wyjątkowa, że to był drugi przypadek w ogóle w Polsce, że
rano go siedlił się i złożył jaja na terenie przemysłowym. Także te ptaki cementowe za nami no mają w tej chwili przełożenie na te żywe, które zamieszkały i zdecydowały się funkcjonować w koncernie. Przy okazji, kiedy rozmawiamy już o pomnikach, które znajdują się w Orlenie i w bliskości Orlenu, to dzięki uprzejmości redakcji mamy dla widzów portalu Petronews, czytelników gazety, pytanie. Za chwilę pokażemy Państwu pomnik, który znajduje się w okolicach bramy numer 2. Mogę tylko zdradzić, że ten pomnik jest związany z rokiem 1976. Czekamy na Państwa odpowiedzi, z jakiego powodu, na jaką okoliczność ten pomnik został ufundowany. Podpowiem jeszcze, że przy tym pomniku cyklicznie co roku pojawiają się kwiaty. Dla tych wszystkich z Państwa, którzy przyślą nam poprawne odpowiedzi, ciekawe pomysły, swoje może wspomnienia związane z tym pomnikiem, będziemy mieć ufundowane niespodzianki w postaci bonów paliwowych na paliwo na stacjach PKN. Także czekamy na odpowiedzi, a teraz proszę zobaczyć, o jaki tajemniczy pomnik nam chodzi.